na kanapie legendy polskiego rocka. W słynnej serii koncertów MTV Unplugged grała Nirvana, Pearl Jam, Eric Clapton, Jimmy Page. Z polskich artystów Hej, Kaja, Wilki, Kult, Brodka. I teraz dołącza Lady Punk. Kto nie był na koncercie Bez Prądu? Okej, trudno, było super, ale możecie się jeszcze poprawić i zobaczyć to na playerze, bo ten koncert jest już tam dostępny. Możecie zobaczyć na playerze albo kupić płytę, w której znajdziecie też zniżkę. O, taka karteczka jest w środku, zobaczcie Państwo, o tutaj. I jest to zniżka na koncerty, które się za chwilę zaczynają w Krakowie już 9 marca. Pierwszy koncert, potem Zabrze, Wielkopolska, Cieszyn, Lublin, właściwie cała Polska będzie gościć Lady Punk. Razem z nami Jan Borysiewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński, Krzysztof Kieliszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Cześć. Ruszacie w trasę? Ruszamy, tak. Mieliśmy 2-miesięczną przerwę. Chyba wszyscy bardzo tego potrzebowaliśmy, ale wczoraj zaczęliśmy już próby do koncertów i z tego, co zauważyłem u kolegów, jest wielka radość, że z powrotem wracamy. Także wszyscy wypoczęci, Janusz najbardziej, bo jest to spalony słoneczkiem. Słuchajcie, to zaproszenie do... bardzo daleko. Także. Zaproszenie do tego MTV Unplugged to było dla was wyróżnienie? Mi się wydaje, że chyba tak, dlatego, że to jest bardzo ważny koncert. Szczerze mówiąc, ja już o nim zapomniałem, myślałem, że tych koncertów już nie ma, że tylko są te, które już były. Mhm. Ale jak się dowiedziałem, że jest, no to już jest kwestia naszego menadżera, który nam co jakiś czas robi niespodzianki, tak, ale takie ciekawe, bardzo interesujące, miłe. Wydaje mi się, że to na pewno ta płyta będzie czymś wyjątkowym w naszym repertuarze. Czym się różni takie granie, gdyby ktoś nie był przede na bieżąco? Przede wszystkim czuję się tą atmosferę, że się jest po prostu w innym miejscu, tak? Niby jesteśmy jakby na normalnym koncercie, ale nie wiem jak wy panowie, ale ja czułem, że to jest, że gramy MTV Unplugged, tak? Tak, jest magia w tym, jest magia, bo wszyscy się wychowywaliśmy na, znaczy wszyscy jak wszyscy, ale ja tutaj z kolegą to na pewno wychowywaliśmy się na serii tych koncertów. Oczywiście. I pamiętamy dokładnie wykonania właśnie Nirvany, Alice in Chains, no wiadomo. Całe tutaj... Całe lata 90, czyli MTV, która jeszcze wtedy była stacją prezentującą muzykę. Tak, były takie czasy. Tak. Najważniejsze dwa programy, czyli Headbangers Ball, na którym się wszyscy wychowywaliśmy, i MTV Unplugged, taka naprawdę dla nas... No, świątynia muzyczna, dlatego teraz się cieszymy, że możemy być częścią tego. Marzyło wam się wtedy, kiedy to oglądaliście, a kiedyś tam będziemy? No pewnie, że nam się marzyło, tylko że no, wiadomo było jeszcze w tamtych czasach, jak ciężko to było zrealizować i jaka długa droga jakaś w ogóle niewyobrażalna była do tego. A dzisiaj się ziściło dzięki tutaj dwóm kwitnącym kolegom. No, ale też nie wszyscy mogą dostąpić tego zaszczytu. Dla mnie też ten koncert był wyjątkowy, ponieważ ja miałem gorączkę 40 stopni, miałem odwołać ten koncert, ale koledzy mnie tak wspierali, że dałem radę i nawet nie musiałem nic poprawiać w studio po zakończeniu tego materiału. Bo czasami są jakieś takie, nazwijmy to, brudy muzyczne, tak, dźwięki, które po prostu trzeba wyczyścić. Sami wiecie, pracujecie w telewizji, to wiecie, o czym mówię. Natomiast ten koncert jest prawie bez poprawek, totalnie. Jakieś takie delikatne niuanse były poprawione. Mieliśmy też wspaniałych gości. No właśnie, był Tomek Organek, był Piotr Cugowski. Mieliśmy Bernard Maseli, znakomity wibrafonista jazzowy, który będzie z nami na większości trasy przez cały rok, dlatego że ta trasa będzie składała się z dwóch części. Ona będzie, pierwszy etap zaczynamy 9 marca, a drugi będzie podane, jesienią. Terminy będą, nawet nie jesienią, bo to już te jesienne też są podane, tylko że drugie terminy będą podane troszeczkę później. To też jest bardzo ważne, że to nie są, ta trasa, która jest w tej chwili podana, to nie jest jakby koniec tej trasy, bo tych koncertów będzie bardzo dużo. To też będzie trasa bez prądu? Tak. Mało tego będziemy mieli, bo tu widać, będziemy mieli też dokładnie tą samą scenografię, która była przy MTV Unplugged. Wszystkie koncerty będą dokładnie takie, jakie pierwsze. Cała ciężarówka będzie jeździła z tym sprzętem i będziemy to składali na każdy koncert. Znaczy, no nie my. Czyli ten koncert jest trochę taki bardziej intymny, tak? On jest bardziej intymny i on jakby zmusza do takiego, do takiego większego skupienia, tak? Bo koncert rockowy jest głośny i wtedy na koncert... No ja sobie też tak wyobrażałem waszą trasę, nie? Że jest po prostu na ostro. To na ostro, to tam będziemy od czasu do czasu wchodzili w tą ostrość, bo my jesteśmy tacy, że za delikatnie to dla nas nie jest za dużo. A to jest dla was większy wysiłek, kiedy zmieniacie sposób grania? Nie, inne podejście. Zupełnie co innego, ale faktem jest, że na instrumentach akustycznych trzeba się
się bardziej skupić. Oczywiście. Taka jest prawda. No, to wymagające jest, bardzo. Tak. Na koncercie rockowym ja mogę na przykład jako gitarzysta sobie pozwolić na to, że szukam sobie czasami dźwięków, gdzieś się czasami pomylę, tak? Ale to na następny koncert już wiem, że ten dźwięk mogę, który znalazłem, on jest fajny, więc już na następnym koncercie to poprawię. Natomiast tutaj trzeba to wszystko wygrać perfekcyjnie i szczerze się przyznam do tego, że koledzy mnie już mieli dosyć, dlatego że ja przed tymi koncertami tak męczyłem zespół, że no Jan, ale naprawdę my musimy jeszcze to powtarzać. Ale wydaje mi się, że chyba dobrze zrobiliśmy, bo byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Czyli perfekcjonistów do bólu. Chyba chłopaków. Tak. Chyba tak. No jeszcze dodałbym, że w jakich miejscach gramy. Bo my gramy te koncerty nie jak klasycznie rockowe, czyli plenery albo jakieś duże hale. Chociaż parę hal chyba jest, ale generalnie to są bardzo eleganckie miejsca. Jednym z nich jest na przykład Teatr Adama Mickiewicza w Cieszynie. Byłem tam kiedyś, na mnie to jest taki cukierek. Zdaje się, to jest w ogóle miniatura Teatru Wiedeńskiego, czy coś takiego. Coś tak pięknego, zresztą tam był kręcony chyba Ziemia obiecana i tak dalej, więc w tym miejscu też gramy, który takie miejsca właśnie będzie, kilka takich miejsc, które bardzo sprzyjają graniu takiemu artystycznemu. Ale ubieracie się inaczej? Zakładacie garnitury? Na pewno tak nie wyjdę, tak? Będziemy starali się bardziej jakby... Zawsze podkreślamy. Czy na przykład jak gramy imprezy, na przykład zamknięte imprezy, no to wtedy staramy się być bardzo eleganccy, tak? Jak gramy rockowe koncerty, to no i tak, zmieniamy czasami. A kto przychodzi na te koncerty? Ja jeszcze, przepraszam, chciałem tylko powiedzieć o tym teatrze, który Jan wspomniał w Cieszynie. Ja tam grałem lata temu z Budką Suflera jeszcze. I ten teatr mi się śni po nocach do dzisiaj, bo on jest tak piękny, jest tak cudowny akustycznie, że naprawdę niezmiernie się cieszę, że tam będziemy mogli. Tam gramy dwa koncerty niebawem i bardzo się cieszę, że tam zagramy. Czyli dla hard userów Lady Punk Cieszyn. Tak jest. Tak jest. Właśnie. A kto przychodzi? O, właśnie. Kto przychodzi teraz na koncerty? Przychodzą młodzi? Całe pokolenia? Całe pokolenia, całe, tak. Całe, naprawdę. Całymi rodzinami? Macie na przykład rodzinę? Nawet ten pierwszy koncert, który zagraliśmy tu w scenie Relax, który został zarejestrowany, to też jest coś takiego, że jak ja byłem na tym, uczestniczyłem w tym koncercie, nie odczuwałem tego, kiedy Janek nie mógł śpiewać, bo był chory i zagrali chłopaki wciąż bardziej obcy, więc ten sposób, jak zaśpiewała, bo wszyscy mówią, że Polacy to słabo śpiewają, że generalnie fajnie śpiewa publiczność gdzieś na zachodzie, a w Polsce nie. Tu natomiast Czysto Równiusieńku, fantastycznie zaśpiewany, cała piosenka od pierwszej do ostatniej minuty śpiewana. To jest MTV, w MTV nam powiedziano, że to jest jedyny utwór na świecie z serii MTV, który utwór, który zaśpiewała sama publiczność. Od A do Z. Od A do Z. Ja bym chory, nie miałem gardła, a ludzie chcieli ten utwór, więc powiedziałem, że chcecie, to musicie sami zaśpiewać. I zaśpiewali, wyszło to znakomicie. Ja tylko na końcu dodałem i sobie sam. Bo to tyle mi było stać w tym dniu. Ale świetnie. Super, to teraz nie mogę się i sobie doczekać. Sami zaprosi na tę trasę. Tak. Zapraszamy serdecznie na koncerty z cyklu trasy MTV Unplugged. Koncerty odbędą się w całej Polsce, płyta jest w sprzedaży. Zaczynamy w Krakowie, Weiss, tak zwanym miejscu popularnym już dosyć, więc zaczynamy tam, a później już musicie się dowiadywać. Koncerty są naprawdę w całej Polsce.